Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Dzisiaj na warsztat bierzemy Reginę Celi. Regina Celi, ciesz się królowo, wesel się królowo. Różne są odmiany tej pieśni. I tak myślę po kolei. Od początku, jak w drodze do nieba alfabetycznie, 552 numer. Ciesz się królowo anielska. Ciesz się królowo anielska, wesel się pani niebieska, wszyscy ci dziś winszujemy, z weselem wyśpiewujemy. I potem są jeszcze dwie następne zwrotki. Tak. Raduj się, nieba królowo. W drodze do nieba są dwie melodie. Tu ciekawostka dla tych, którzy śpiewają tylko z tej drogi do nieba, która ma tylko tekst. Bo zobaczycie, że jest 566, a potem 568. Tą siódemkę ktoś zjadł. Nikt jej nie zjadł. W wersji z nutami jest po prostu druga melodia. To taka sugestia, że jeśli jakiś numer jest pominięty, to znaczy, że jest jakaś druga melodia tej samej pieśni. Raduj się, nieba królowo, alleluja. Ciesz się świata cesarzowo, alleluja. Syn twój i tak dalej. A druga melodia jest taka. Raduj się, nieba królowo, alleluja. Ciesz się świata cesarzowo, alleluja. Syn twój, któregoś nosi. Dla mnie ta jest ładniejsza. Myj oklepana. No i pierwowzór. Źródło tych wszystkich pieśni alfabetycznie Regina Celi. Regina Celi letare, alleluja. Quia quem meru portare, alleluja. Resurrexit sic ut dixit, alleluja. Ora pro nobis Deum, alleluja. Tu nie ma następnych zwrotek, to jest oryginał. Tak powinno się w całości to śpiewać. 570. Wesel się królowo miła, bo ten, któregoś zrodziła, zmartwych wstał Pan. Tylko jest druga zwrotka, więc to jest jedna też z tych krótszych.
nie będę kładł mojej głowy na szali, ale to chyba jest wszystko, co w drodze do nieba. Choć mam takie ciche wrażenie gdzieś z tyłu głowy, że jedną z melodii pominąłem, ale nie umiem sobie skojarzyć. A może wszystko? Wybaczcie, jeśli jakaś pieśń została pominięta, która jest na motywach Regina Celi. Na koniec chciałem tylko zaznaczyć, że Regina Celi wykonujemy tylko i wyłącznie na zakończenie liturgii mszy świętej. Dlaczego? Dlatego, że tak jak ktoś może ogląda transmisję Anioła Pańskiego z Ojcem Świętym o 12 w niedzielę, tak w czasie wielkanocnym ten Anioł Pański jest zastępowany właśnie Regina Celi modlitwą. Skąd się to bierze? To bierze się głównie stąd, jeśli chodzi o mszę świętą, że w rycie dawnym, w mszy trydenckiej, na koniec mszy świętej kapłan zawsze odmawia Ewangelię o zwiastowaniu Najświętszej Marii Pannie i w tym czasie lud wierny po prostu śpiewał Anioł Pański. A kiedy przychodził moment Wielkiej Nocy, ten Anioł Pański po prostu jest zastępowany właśnie śpiewem Regina Celi. Dlatego no, małym faux pas byłoby wykonywać te pieśni, które dzisiaj zaprezentowałem w innym momencie, jak tylko zakończeniem mszy świętej. Także pilnujcie tego, proszę, jak wam się trafi w parafii organista, który na przykład na wejście zagra Regina Celi albo w jakimś innym momencie, a nie będzie to zakończenie mszy, to z dobroci serca upomnijcie, a też jeśli ty jesteś takim organistą, który takie rzeczy robi, daj sobie powiedzieć, bo Regina Celi na koniec mszy świętej to jest jedyne miejsce tego śpiewu, jeśli chodzi o mszę świętą, bo tak poza liturgią jak najczęściej śpiewajcie, nawet o 12 dzwony biją i Regina Celi letare, alleluja. Nie? Czemu nie? Cały czas mam w głowie, że jakąś melodię minąłem. Jeśli tak, to dajcie znać. Myślę, że nadrobimy to następną razą. A na teraz już z Panem Bogiem.